miłość? U kogo miłość? Przecież jak się na tych katolików spojrzy, to jest naród wrogi. Nie uśmiechnięci, niezadowoleni, nie psychologiczni. Że możemy do tego dojrzeć, trzeba tylko niestety informacji, rzetelnej informacji, bez emocji, nie wdawać się właśnie w te emocjonalne krzyki czarnych marszy. Zawsze było krzykliwe, było, jest, pewnie będzie, nie marchewki, dopóki będzie ta walka duchowa. Także słuchaj, no ja nie wiem, jak ty będziesz tak działał i składał do szafki, wszystko zbierał. Jak stary facet, no to wiesz. Witka już o 10 jest umówiona tutaj z tym inspektorem przy pomniku. Tym samym każde środowisko musi się też określać, tak, przede wszystkim lekarze, bo im ufamy, to jest środowisko szczególnego, wysokiego zaufania społecznego. Tak chcielibyśmy, żeby tak było, żeby właśnie nie ulegali żadnym naciskom. No i tak samo my jako społeczeństwo będziemy dojrzewali. I jak stara baba, płodność to nie jest na niepełnosprawność, ale ona już jest wiekowo. No, jak ty masz te 40 parę, no to ona ma 60 parę, ja nie wiem, czy ona nie ma 70. Ufam i wierzę, że poza tym jest wyrodzeniowa, ale jest baba z ikrą. Widzisz, ona już o 10 rozmawia zaraz w pomniku waszym szkoły na przypadku z Karyszewskim, z tym naszym zbyniem. Także widzisz. Trzeba się starać, trzeba myśleć, a nie składać papiery, czekać do jutra, no i zawsze to awizo, wtórne, trzecie, czwarte awizo, jak są sprawy pilne i ważne, a ty zachowujesz się jak psychiczny, całkowicie, całkowicie, no bo to pokrzywdzone dziecko, to w domu dziecka, to tylko to nie dać, żeby nie wszystko przeżywane, mataczysz, zmieniasz, po 10 razy to samo, no to żeby Litka ciebie wyprzedziła, no. No ale tam potrzeba trzeciego, tam potrzeba czwartego, także, także dałam ci telefon, żeby nie śpiewa, a ty się pytasz, nawet rozmawiałeś te dwa razy, a ty nie możesz pojąć, o co chodzi. Ile razy będziesz dzwonił, no. Także wiem. Chłop z jajami i tak, wiesz, zachowujesz się jak stara baba. Chłop z jajami. Szanowni Państwo, proponujemy drugi temat z audycji aktualności dnia. Naszym gościem jest pani Justyna Socha, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach Stop-Op. Witam panią serdecznie, szczęść Boże. Witam serdecznie, szczęść Boże. To stowarzyszenie reprezentuje ruch społeczny rodzin poszkodowanych przez przymus szczepień oraz przez powikłania poszczepienne, a jego sympatycy rosną w siłę co roku, podwajając swoją liczbę. To już 22 grupy wojewódzkie, miejskie w całej Polsce. Ja telefonuję z tej racji, że jutro Państwo organizujecie w Warszawie międzynarodowy protest przeciw przymusowi szczepień. Co Was boli i dlaczego? Stowarzyszenie Stop-Op skupia rodziny, które są poszkodowane. To, co obecnie ma miejsce w Polsce. Rodzice nie są informowani o skutkach ubocznych, o powikłaniach, które mogą wystąpić u ich dzieci po szczepieniach. Gdy te powikłania wystąpią, są one bagatelizowane przez lekarzy, często też nieświadomych, że to, co się stało dzieciom, może mieć związek ze szczepieniem. Te zdarzenia nie trafiają do urzędowych statystyk, a na tej podstawie ocenia się bezpieczeństwo wszystkich dzieci szczepionych. Także boli nas też to, że te osoby, które tego doświadczyły oraz które w obawie przed tymi zdarzeniami nie poddają dzieci kolejnym szczepionkom, są karane wysokimi grzywnami. To jest nawet do kilkunastu tysięcy na jedną polską rodzinę. Ostatnio nawet dochodzi do tego, że są kierowane wnioski do sądów rodzinnych i to na rodziców, którzy już drżeli w obawie o zdrowie i życie dziecka, a teraz drżą, czy te dzieci nie zostaną im zabrane. No to jest prawdziwy terror wobec rodzin, tym bardziej, że teraz w dobie podróży po całym świecie rodzice widzą, że w innych krajach obywatele, pacjenci są traktowani inaczej. W 16 krajach europejskich szczepienia są dobrowolne. Jako przykład mogę podać tutaj na przykład stanowisko duńskiej minister zdrowia,
kiedy to jeden z profesorów powiedział, że nieszczepionym dzieciom należy ograniczyć dostęp do szkół i przedszkoli, ona powiedziała, że nigdy nie zgodzi się na obowiązek szczepień, na przymus szczepień, że tu powinna być prowadzona otwarta debata i edukacja, a nie przymus. Podobnie w Szwecji w tym miesiącu było 7 poprawek do ustawy, które miały wprowadzić jakieś sankcje związane z przymuszeniem do szczepień. I również Parlament Szwedzki odrzucił te poprawki jako niezgodne z konstytucją. I my chcemy tego samego w Polsce. Chcemy, żeby przestrzegać naszych praw. Prawa do świadomej zgody na zabieg medyczny, co gwarantuje nam zarówno ustawa o prawach pacjenta, zarówno prawo międzynarodowe, na przykład konwencja bioetyczna, która nie została jeszcze ratyfikowana przez Polskę. I jest też orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który mówi, że obowiązek szczepień jest naruszeniem prawa człowieka do prawa do poszanowania życia prywatnego. I to wszystko chcemy powiedzieć polskiemu społeczeństwu. Pani prezes, bo o tym jeszcze samym proteście może powiemy na samo zakończenie, kończąc naszą rozmowę, ale kwestia właśnie bezpieczeństwa, kwestia świadomości. Pani też powołuje się, bo pytanie, chcielibyśmy debaty, tak? Czy szczepienia będą finansowane, czy mogą być dobrowolne, czy konsekwencje, bierzemy pod uwagę konsekwencje w jedną stronę i w drugą stronę. Bo gdybyśmy powoływali się na przykład na kraje Europy, no to też bardzo dużo kładą nacisk na świadomość. No i większość krajów europejskich jest za zabijaniem na przykład dzieci nienarodzonych i to mówią, że to jest właśnie świadomy, wolny wybór i na tym też polegają. Ja nie chcę tych dwóch spraw łączyć, tak? Ale tutaj też musimy brać pod... Ale to jest też paradoks, tak? Czyli daje się prawo do zabijania własnego dziecka, a z drugiej strony rodzice nie mają prawa podjąć decyzji o tym, jaki produkt farmaceutyczny może być podany dziecku, produkt, który ma potencjał też uszkodzenia zdrowia, a nawet i śmierci. O tym mówią badania naukowe, że szczepionki mogą powodować zapalenie mózgu, zaburzenia układu nerwowego, ostre i przewlekłe zapalenie stawów, zakażenie szczepionkowymi wirusami, ospy wietrznej, polio, odry, różyczki. No to są badania naukowe. Bo Państwo jako też rodzice czy stowarzyszenie podnosicie cały czas, że jesteśmy coraz bardziej świadomi, coraz więcej wiemy, coraz więcej jakoś takiej roztropności. Skąd te szczepionki? Czy one są bezpieczne tak do końca? Właśnie co z tymi powikłaniami? Bo nawet myślano o funduszu odszkodowań za powikłania, no ale właśnie jak ta z tym systemem, jak z tą statystyką i teraz... Jaki powinno się zrobić krok w przód, jeżeli miałoby dojść do debaty, bo pewnie każdy głos powinien być słyszany, jakoś uszanowany, wzięty pod uwagę, bo to rzeczywiście chodzi o sprawę ważną, o dziecko, o rodzinę, też o przyszłość rodziny, więc tutaj jak nawet pani mówi, że czasem i to nie jedna sprawa może trafić, czy trafia do sądu rodzinnego, nawet sprawa dla mamy tu gdzieś na naszym terenie Kujaw, na Kujawsko-Pomorskim, ma sprawa się gdzieś chyba w okolicach połowy czerwca odbywać. No też jakoś się rodzice teraz bronią, no i właśnie, co dalej? Co dalej? No przede wszystkim obowiązek powoduje, że nie może być tej otwartej debaty, że również lekarze są cenzurowani za każdą wypowiedź krytyczną i to nie wobec szczepień, tylko wobec tego, że na przykład szczepi się dzieci chore, które urodzą się w zamartwicy. Jedna z lekarek trafiła do sądu lekarskiego i to tych lekarzy jest więcej. To jak ma być otwarta debata, jak każdy krytyczny głos jest w ten sposób uciszany? Każdy się boi, czy nie straci pracy. I to dotyczy nie tylko lekarzy, dotyczy dziennikarzy i zwykłych szarych obywateli, kiedy ujawniają się swoimi poglądami na tą sprawę. Tak? Bo Państwo mówicie o tej dobrowolności. No rozumiem, tak. Ludzie dorośli, to już miliony idzie, tak albo nie. Prawda, też im jest proponowane rozwiązanie, czy kwestia grypy, czy innych spraw. No, nawet gdybyśmy chcieli pojechać do Afryki, do jakiegoś kraju tropikalnego, nawet z racji pracy, to nie ma możliwości, żeby powiedzieć, że ja dzisiaj nie będę szczepił.
Nawet tu jest pewien przymus, tak? No oczywiście warunkuje to wyjazd do kraju tropikalnego, a tutaj u nas w Polsce kwestia tej dobrowolności, czy może tak być, no bo lekarze też mówią konsekwencje. Wiadomo, że sytuacja się też zmieniła, kwestia nawet czystości i tak dalej, no ale teraz czy ludzie, którzy są światli, medycy, mają się nad tym zastanawiać, czy dać właśnie takie prawo wyboru, bo później konsekwencje w jedną i w drugą stronę. Kto je poniesie? Państwo mówicie powikłania, a co się stanie, gdyby na przykład doszło do jakiejś ciężkiej choroby zakaźnej z racji, ktoś powie, lekarz, prawda, no, z racji braku na przykład szczepionki. To jest, proszę Państwa, taka sytuacja, że sytuacja się zmieniła. Tego powodu ma prawo, ale szatan jest ten sam. I tak w internecie są głosy, że chcą ludziom wodę z mózgu zrobić. Wodę z mózgu, że to uciekinierzy, wojnę robią, uciekinierzy, jak babka uratowała się, jedna, troje dzieci utopiło się, zatonęło w wodzie, padło w dół, a oni chcą z tych ludzi zrobić morderców. Podczas gdy sami w średniowieczu ludzi palili na stosie, Jana Husa spalili. Niech tu się wypowie ambasada Czechosłowacji. Przecież myśmy rok temu były na konferencji w Panie, na Starówce, rynek 31, tak? No, to ta Halinka Polonicka mówi, 82-letnia kobieta, że już teraz linia Mysia to nawet nie pozwoli zrobić ambasadzie czeskiej konferencji na temat Jana Husa. Dlaczego? No bo co? Sami o sobie mieli wygadać, że są mordercami? No to huzia na juzia, trzeba o islamitach mówić, a religia jest bardzo dobra. W sensie takim, że uczy miłości, uczy pokoju. Także widzicie Państwo, to nie tu, nie teraz, nie ci są winni, których się obgaduje. Winni są ci, którzy są siema, którzy są stałymi mieszkańcami danego kraju, na przykład tu jest Polska, nie? To tam w Anglii są to stali mieszkańcy, od dawna mieszkający, którzy nie chcą, żeby Arabowie na socjal przyjeżdżali i dlatego robi się taka rzeź, proszę Państwa. Także to nie ci, ale jest okazja najechać na religię i dlatego też tak jak Apokalipsa mówi, jak mówi Apokalipsa, że Babilon Wielki będzie zniszczony z druzgotanu. Gdzie zaczynacie? Słyszałem, że przyjeżdżacie z siedzibą Ministerstwa Zdrowia, to przy ulicy chyba Miodowej. Tak, proces zaczyna się o godzinie 12 pod Ministerstwem Zdrowia, gdzie chcemy panu ministrowi przypomnieć o wezwaniu do usunięcia naruszeń prawa. Znaczy na ulicę, jaka to religia katolicka. Ludzie się nie znają, a warczą na siebie. Aleją Solidarności, ulicą ludzie się nie znają, a warczą na siebie. Gdzie pójdziemy pod Pałac Prezydencki. Również panu prezydentowi chcemy przypomnieć, że obiecał w 2015 roku przyjrzeć się wszystkim tym problemom, żeby je rozwiązać. Jakby tam żadnej inicjatywy nie było, a rodziny cierpią. Następnie ostatnim punktem będzie plac zamkowy, gdzie będą przemawiały osoby poszkodowane, również przedstawiciele różnych ruchów społecznych i po prostu osoby, które popierają te postulaty stowarzyszenia, postulat dobrowolności szczepień i respektowania praw człowieka i pacjenta. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że też i przy tej okazji będzie można jeszcze coś powiedzieć po proteście. Dziękuję, pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich rodziców. Jutro spotkanie, protest w Warszawie o godzinie 12 przy Miodowej przed Ministerstwem Zdrowia rozpoczynacie. Dziękuję bardzo Pani Prezes. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Naszym gościem była pani Justyna Socha, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach StopNop.
Radio Conchita, proszę Państwa, to jest Radio Conchita. Tok FM.